Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, o których ludzie bezwiednie przechodzą. Kiedy słyszymy to Chrystusowe biada wam, to wiemy, że jest to ostrzeżenie. Jezus mówi do faryzeuszy, bo są skoncentrowani na samych sobie. Oni utracili wrażliwość na ludzi. Boga też zaczęli wykorzystywać instrumentalnie. Bardziej liczyło się dla nich ich osobiste dobro, to co oni sami sobie zaplanowali, niż wola Boża, niż plan Boga wobec człowieka. Zawsze z prawdziwą miłością kłóci się nasze zbytnie skupienie na sobie. Jakaś niechęć do rezygnowania z czegoś w imię uczynienia dobra dla bliźniego. Tu niestety stajemy się podobni do tych przywódców ludu zadufanych w sobie, co pilnują swego interesu, co dbają o swoje dobro. Bo nie idzie tutaj o to, żeby wytykać błędy faryzeuszy, ale o to, by wziąć dobrą lekcję od Jezusa. On obnaża to, co jest błędne, ale o to, bym zastanowił się nad sobą, podjął refleksję nad tym, czy ja naprawdę jestem człowiekiem wiary. Maryja jest cała w swoim powołaniu. Oddała się Bogu do dyspozycji. Nie szuka niczego, tylko tego, by spełnić Boży plan. Wielkoduszna, pokorna, ufna, pokazuje kierunek na naszej drodze wiary. Różaniec jest podtrzymywaniem w nas zapatrzenia na Boga, zapatrzenia razem z Maryją, uwielbiania Go i bycia dla Niego tam, gdzie żyjemy, razem z Maryją i w powołaniu, jakie mamy w naszej drodze, razem z Maryją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują